streaming jest. Słuchajcie, ale najpierw, zanim przejdę do właściwej historii, powiem wstęp, bo jak ja się nawróciłem, już opowiadałem wcześniej w czasie swoim tutaj, na studia się nawróciłem, to później zrozumiałem, że tak naprawdę ja nie wiem, co ja mam robić na tym świecie. To niczego się nie nadaje. I wiedziałem już o Bogu i postanowiłem szukać ze wszystkich sił swoich Boga, żeby mi powiedział, do czego mnie przeznaczył. Czy ja mam być astronautą, czy mam być strażakiem, pilotem, nie wiem, naprawdę nie wiedziałem. Na studiach byłem techniczny, studiowałem, tak jak mówiłem, na Politechnice, ale okazało się, że zupełnie nie czułem się konstruktorem. No, na wydziale konstruktorskim studiowałem. I zacząłem szukać Boga, ale jakoś tak szukałem i nie bardzo mogłem Go znaleźć. I tutaj modliłem się, już myślałem, że będę mechanikiem samochodowym. I runo wykładałem, jedno się zgodziło, a drugie się nie zgodziło. I nie mogłem być mechanikiem samochodowym. I w końcu, słuchajcie, na jednej konferencji, to było w Gdańsku, Fundacja Barnaba organizowała wtedy takie bardzo duże konferencje. Przyszła niesamowita Boża obecność. Dosłownie, aż wszędzie czuło się Boga, dosłownie nie dawało się mówić, nie dawało się śpiewać. Można było tylko płakać. Ja przynajmniej mogłem tylko płakać. I tam z tej właśnie atmosfery Bożej, niektórzy widzieli zresztą aniołów, ja nie widziałem, ale Boża obecność naprawdę całym organizmem odczuwałem. I doszło mnie jedno zdanie z tej Bożej obecności, które mnie zresztą zaskoczyło. Bóg mi wtedy powiedział, chcę Cię używać w biznesie. I przyjąłem to jako zapewnik. To było takie pewne, mocne, słuchajcie, że zrozumiałem, że to był Bóg. Tylko problem polega na tym, że ani ja nie znałem się na tym, ani nawet nie interesowałem się. Ani się nie nadawałem do tego. I no, ale już wiedziałem, że trzeba iść za wolą Bożą. Trzeba iść. Bez względu na to, czy człowiek się nadaje, czy nie. I zacząłem iść. I zaczęły się wydawać dziać przedziwne rzeczy. Naprawdę przedziwne. Ponieważ brat Ryszard ograniczył moją wolność tutaj do 15 minut, powiem tylko, przejdę do jednego z etapów. Bo Bóg zaczął mnie prowadzić. Zaczął naprawdę wprowadzać mnie w sfery biznesowe, uczyć. Ale w pewnym momencie miałem przekonanie, że Bóg przemówił i powiedział mi, a teraz chcę, żebyś skończył studia biznesowe. I wskazał mi takie studia, które były takie naprawdę elitarne, 3 uniwersytety zachodnie, w tym najlepsza szkoła biznesu na świecie. I wszystko w języku angielskim. I ja byłem przekonany, Bóg przemówi, słuchajcie, to nie ma problemu. Idę, studiuję, jestem po prostu błogosławiony, jak każda osoba, która ufa Panu. Amen? No taka wiara jest nasza wspólną rzeczą. I poszedłem, słuchajcie. I w takim stanie umysłu i świadomości utrzymywałem się przez 2 pierwsze tygodnie. Później powoli zacząłem obniżać swoje przekonanie, aż znalazłem się w miejscu, gdzie wiedziałem, że jestem najgorszym studentem. Zupełnie nie rozumiałem, naprawdę nie rozumiałem sytuacji. Jak, Boże, jak to jest możliwe? Ty mnie posyłasz i ja jestem najgorszym studentem, nie jestem w stanie sobie poradzić z niektórymi przedmiotami. A zwłaszcza chodziło o 2 takie przedmioty oparte na matematyce. Były to przedmioty ekonomiczne, ale one miały modele matematyczne, rzeczywistość ekonomiczna modelowana za pomocą modeli matematycznych, więc wzory bardzo złożone. I mój umysł, ja byłem jednym ze starszych studentów wtedy, z 2 najstarszych, mój umysł się nie wyrabiał. Nigdy nie byłem specjalnym matematykiem, mój syn był i jest lepszym ode mnie, ale wtedy to zupełnie widziałem, że jestem najgorszy na świecie. Tak się czułem. Słuchajcie, ale postanowiłem walczyć wiarą. Postanowiłem, nie poddam się, już wiem o Panu Jezusie. I robiłem to w różny sposób. Między innymi zamykałem się gdzieś na strychu, żeby nikt nie słyszał przypadkiem, bo dziwne rzeczy mówiłem do Boga wtedy. Ale słuchajcie, ja wiem, że Bóg jest idealny. Jak on coś robi, to robi dobrze. I w swoich modlitwach tego się też trzymałem. Między innymi pokazywałem mu jego doskonałe słowo i mówiłem, Boże, tu powiedziałeś, że w Jezusie Chrystusie jest każda mądrość. Dziękuję Ci, że i ja mam to każdą mądrość. Dziękuję Ci, że na pewno zrobię kolokwium, na pewno mi się uda. Halleluja! I na siłę podskakując uwielbiałem Boga i słuchajcie, pompowałem swoją wiarę. Ale przychodzi moment kolokwium i pamiętam jak dziś, słuchajcie, idę na te kolokwium razem z kolegą ze studiów. I on pyta się mnie, słuchaj, a ja się uczyłem, naprawdę uczyłem się. Tylko szumiało mi w głowie, jak się uczyłem.
Idziemy sobie, idziemy i on pyta się, słuchaj, a jak rozumiesz? I to mówię, zagadnienie. A mówię, nie rozumiem. A słuchaj, a druga rzecz, a jak rozumiesz ten model? Tego też nie rozumiem. A trzecia rzecz, a może to rozumiesz? Nie, tego też nie rozumiem. A po co ty właściwie idziesz? A ja mówię, no wiesz, ja jestem chrześcijaninem, ja wierzę, mi Bóg to pomoże. Słuchajcie, i no znalazłem się na tym kolokwium i mówię skrótowo, bo to było sporo tych kolokwium, sprawdzają wiedzę często na tego typu studiach. I pamiętam jak dziś, słuchajcie, było tak, ja postanowiłem walczyć do upadłego wiarą, że Bóg poruszy moim długopisem, bo sam wiedzę nie miałem. Uwaga, słuchajcie, ja nie zachęcam do nieuczenia się, ja się uczyłem, naprawdę, ale nic do głowy nie wchodziło. I słuchajcie, pamiętam, kolokwium chyba trwało 3 godziny mniej więcej. I siedzę, mówię, Boże, tu jest długopis, tu jest moja ręka, proszę, ruszaj. Siedzę i patrzę na ten długopis, słuchajcie. Mija czas, 10 minut, 20, pół godziny, godzina, ani drgnie. Ja myślę, Boże, jeszcze trochę czasu masz. Półtorej godziny, 2 godziny, 2,5. I przy 2,5 pamiętam moja wiara. Wracam do swojego rodzinnego miasta, do społeczności i opowiadam jednemu bratu, jaką miałem przygodę negatywną. On tak popatrzył na mnie z pogardą i mówi, wiesz co, Rysiek, ale nie wiedziałem, że ty taki głupi, nie taki niedowiarek. Ja mi sobie, ja walczyłem, po prostu w boju byłem, nie udało się, ale nie widzę swojej winy. Mówi, pół godziny jeszcze miałeś, pół godziny miałeś. To ma być zaangażowanie? I myślę sobie, chyba ma rację gość. Ale już za późno, już 0 punktów z kolokwium, słuchajcie. I tak miał czas, tak zdawałem, bo właściwie nie zdawałem kolokwium, ale cały czas wiedziałem, że trzeba walczyć wiarą. Jak? Nie bardzo wiedziałem. Ale słuchajcie, na takich studiach często ćwiczą współdziałanie zespołowe. To znaczy, łączą ludzi w różne zespoły, tak jak my tutaj, i trzeba robić jedno zadanie. Zespół ma zrobić jedno zadanie. I wyłaniają się naturalni liderzy, naturalne mózgi matematyczne i tak dalej. Problem polega na tym, że każdy musiał coś tam dołożyć, żeby szybko skończyć, bo za to punkty były. Ale jak przychodziło do mnie, to ja mówiłem, sorry, wiecie, ja naprawdę chciałbym wam pomóc, ale nie rozumiem tego. Nie rozumiem. No w końcu, ale zawsze dodała, ale wiecie co, ja wierzę, jestem chrześcijaninem, wierzę, że mi Bóg to pomoże przez Pana Jezusa. To w końcu jeden z kolegów wziął mnie, wdajcie, tak pod łokieć, odprowadził na bok i mówi, wiesz co, Rysiek, nie wszyscy musimy skończyć te studia. Miał na myśli siebie. Ja mu odpowiedziałem, wiesz co, ale ja jestem chrześcijaninem, ja wierzę, że przez Pana Jezusa Bóg mi to pomoże, naprawdę, tak. Słuchajcie, Czas mijał. Studia trwały, to były dzienne studia, trwały rok. Po pierwszym semestrze, słuchajcie, przyszły bardzo trudne egzaminy. 3 egzaminy, każdy składał się z 3 podegzaminów. Na pierwszy egzamin poszedłem z całą swoją wiarą, jaką wtedy miałem w sercu. Nie będę mówił, czy duża. Poszedłem i też wierzyłem, że Bóg będzie poruszał długopisem. I wyszedłem z wiarą niespełnioną. Nie poruszył. I wtedy nie załamałem się, nie, tylko zacząłem inaczej myśleć. Pomyślałem sobie, trzeba inaczej działać. Poszedłem do pastora, do Piotra i powiedziałem, Piotrze, studia umarły. Bóg zmartwychwzbudza umarłych. Może zmartwychwzbudzić, ale musimy się razem modlić. No i tak pomodliliśmy się wszyscy razem. Nie zagrzmiało, podłoga się nie zatrzęsła. Duch Święty nie stąpił, nikt nawet proroctwa do mnie nie powiedział. Nikt nie poklępał po ramieniu. Jeszcze mnie nie znałem. Nie znałem, właśnie dlatego. Słuchajcie, nic się nie wydarzyło i myślę sobie tak. Jak Bóg nic nie mówi, to znaczy, że przemówił. I powiedział, Ryszardzie, mój drogi synu, pomyliłeś się. Ja cię wysłałem na te studia, ale nie po to, żebyś zdał, żebyś się wbił w pychę, tylko żeby cię pokory nauczyć. Tak zacząłem myśleć. I myślę sobie, czas na męską decyzję. Postanowiłem wykwaterować się z akademika, oddać wszystkie książki, kupić 2 wiązanki, 3 wiązanki kwiatów i 2 bombonierki, chyba tak było, i zakończyć studia. I nie był to łatwy moment dla mnie, naprawdę.
najgorsze jest to, że człowiek ma świadomość porażki w obszarze ufania Bogu. To było dla mnie najgorsze. Zwróciłem wszystkie książki do biblioteki, wykwaterowałem się z akademika i poszedłem podziękować dyrektorowi. Zabrałem ze sobą dwie wiązanki kwiatów i bombonierkę i tak jakby dyrektorem był Ryszard. On siedział naprzeciwko mnie, ja usiadłem też za biurkiem i mówię: panie dyrektorze, chciałem zrezygnować. A dlaczego to chciałeś się zrezygnować? Bo jestem chrześcijaninem. I chyba się pomyliłem w odbiorze woli Bożej. Myślałem, że Bóg mnie tu przesyła i wierzyłem Mu, ale nie mogę zupełnie Go zobaczyć, jakby zniknął i bez Niego nie skończę tych studiów. Więc dyrektor zaczął do mnie mówić: no może nie tak łatwo, niech Pan nie rezygnuje. Ja też w życiu miałem ciężkie sytuacje, studiowałem w Kanadzie, nie znając dobrze języka. Panie dyrektorze, powiedziałem mu ja. Jestem chrześcijaninem. Ja jestem tutaj tylko dlatego, że wierzyłem, że Bóg mnie posłał. Ale jeśli On mnie nie posłał po to, żebym skończył studia, to nie mam po co tutaj być. Bo wie pan, panie dyrektorze, Bóg obiecał człowiekowi, że daje swego syna i wraz z synem dał wszystko i przebaczenie. I zacząłem głosić Ewangelię. I zacząłem mówić o Panu Jezusie i o Panu Jezusie w swoim życiu. I pomyślałem sobie, a może po to jestem tutaj. Żeby głosić Ewangelię dyrektorowi. Myślę sobie, halleluja, już taki radosny byłem. I myślę sobie, no jest sens nareszcie w tym wszystkim. To jednak się nie do końca pomyliłem. A dyrektor wysłucha, no ciekawe rzeczy, pan mówi rzeczywiście, tak, faktycznie. No ale to już była godzina mniej więcej minęła. I w końcu ja myślę sobie, no powiedziałem Ewangelię, mamy czas. Wstaję i mówię: panie dyrektorze, to ja dziękuję bardzo. Tu dla pana cukiereczki, nie pamiętam czy kwiaty, daję mu to i nagle patrzę i własnym oczom nie wierzę. Dyrektor, poważny człowiek, który to jest po prostu człowiek biznesu, człowiek, no szef naprawdę poważnej instytucji, wyskakuje zza biurka z rękami do góry i do mnie zmierza jak rozjuszony byk. Z rękami do góry i z wrzaskiem. Nie pozwalam panu! Nie zgadzam się! Nie wypuszczam pana! Nie ma pan prawa rezygnować z tej uczelni! I za chwilę wyjaśnił. Nie zależy mi na panu jako na studencie, ale chcę mieć pana tutaj jako człowieka. Nie musi pan w ogóle zdawać egzaminów. I wiecie, naprawdę w tym miejscu ja stanąłem jak wryty. Nie wierzę własnym oczom i uszom. Co się dzieje? Naprawdę zatrzymałem się. I taka myśl mi przyszła. Może to Bóg? I myślę sobie, to musi być Bóg, bo to zupełnie... Przecież to nie jest jego prywatna uczelnia. To są uniwersytety zachodnie. To są regulaminy twarde. A on mówi, w ogóle nie muszę zdawać egzaminu. I on za chwileczkę wytłumaczył, mówi tak, studia trwają rok, ale ja biorę to na siebie. Załatwię to z tymi uniwersytetami zachodnimi, że w dowolnym, przez pana określonym terminie, w ciągu 2 lat po zakończeniu, będzie pan zdawał egzaminy, których pan nie zda teraz. Tylko, żeby mi pan tutaj został. Ja myślę sobie, no to musi być Bóg. Nie przyszło mi to zupełnie do głowy, to niemożliwe. I myślę sobie, no dobrze. I zgodziłem się. Tego samego dnia znowu zakwaterowałem się do tego. Przywitałem się z kolegami, z którym z płaczem się już pożegnałem. Bo musicie wiedzieć, że najpierw wszystkim mówiłem, że jestem chrześcijaninem i wierzę, że Bóg mnie tutaj przysłał i że na pewno będzie mnie błogosławił. Później wszystkim mówiłem, że jestem chrześcijaninem, ale chyba się pomyliłem. Ale tutaj przyszedłem i powiedziałem, że jestem chrześcijaninem i znowu chyba Bóg mnie przysłał. Ale wiecie co, przebłyski Bożej obecności to już tu 2 były, znalazłem. Bo jak poszedłem wracać, wziąć z powrotem te książki do biblioteki, to okazało się, że są przygotowane i przypomniałem sobie, że wtedy, kiedy oddawałem, to bibliotekarka powiedziała, proszę bardzo, może pan zwracać, ale ja i tak wiem, że pan skończy te studia. I to sobie później przypomniałem dopiero. A to właśnie, dar proroczy.
I jeszcze w akademiku, jak się zakwaterowałem, to taka starsza pani kierowniczka mówi: pierwszy raz w życiu coś takiego mi się przytrafiło. Bo zawsze jak student rezygnuje, wręcza mi swoją legitymację czy wyjściówkę, ja odrywam mu zdjęcie, zwracam mu, a do kosza idzie wyjściówka. A to jest pierwszy przypadek w mojej długoletniej karierze, że proszę bardzo, cała wyjściówka dla pana. Nie zniszczyłam jej. I myślę sobie, jednak ze mną Bóg był. Słuchajcie, zakwaterowałem się i poszedłem. Następny egzamin, pierwszy był niezdany w tej sesji, pamiętacie? Pierwszy poszedłem, zrobiłem eksperyment z długopisem, nie udał się. Drugi egzamin był równie trudny, też matematyka, myślę sobie, daruję sobie, ledwo co żyłem, szczerze mówiąc. Poszedłem na trzeci. W międzyczasie przyszły wyniki, tam bardzo dokładnie podsumowują wyniki każdego studenta z dokładnością do setnych części i później po najlepszych studentów zgłaszają się firmy zachodnie, chcą mieć dobrych później ludzi w firmie. Ale na 35 studentów ja byłem na chwalebnym 35 miejscu. Ale stanąłem, słuchajcie, i myśl biblijna mi przyszła do głowy. Tak się już wyszkoliłem w Biblii, tak. Od razu myśl biblijna, słuchajcie. Jak przez ogień, ale oto żyję. Na golasa, ale jednak jestem. Właśnie, słuchajcie. Tego nie pamiętałem wtedy. Tu pamiętałem, że jak przez ogień przeszedłem i wszystko straciłem. Cała nadbudowa, ale fundament został. I słuchajcie, poszedłem na ostatni egzamin i jakoś tak lekko mi się pisało. Napisałem to, co wiedziałem. On był jeden z tych łatwiejszych. Także myślę sobie, może zaliczyłem. Nie czekałem nawet, nie miałem takiej wiary. To, co wiedziałem, to napisałem. Jakoś tak nieźle się pisało. Jak pojawiły się wyniki, to szukały siebie na końcu. No, nie ma, nieźle. W środku nie ma. Numer jeden, Ryszard Juchnik. Najlepszy student. No ale wiecie, ślepej kurce też się trafi, prawda? I tak pewnie inni też pomyśleli. Tylko i właśnie w tym miejscu zaczyna się bardzo dziwna historia. Od tego momentu, jak sprawdzali wiedzę, a sprawdzali w bardzo różny sposób, dużo kolokwiów, prace różne, okazywało się, że ja zawsze jestem numer jeden. Pierwszy. Bez wysiłku. Wtedy, kiedy przychodziłem na egzamin, czy na kolokwia, bo kolokwia, testy. Powiedz o tym, jak zacząłeś, tak. Jak list. To chwileczkę. I mam jeszcze parę minut? O, masz. Dobrze. Będziesz śmiać. W każdym razie, słuchajcie, okazywało się, że wtedy, kiedy mam już przed sobą jakiś test sprawdzający mnie, albo pracę do napisania, to pisało mi się lekko. I nie musiałem wysilać mózgownicy. W czasie wykładów nadal byłem tak tępy, jak wcześniej. I to stworzyło pewien problem. Bo wszyscy mnie zaczęli traktować jako eksperta, bo szedłem jak burza. Okazało się, że zawsze numer jeden Ryszard Juchnik. Może ze dwa razy się zdarzyło, że na drugiej pozycji albo coś takiego. Ale zawsze byłem ścisła czołówka, najczęściej jedynka, numer jeden, najlepszy wynik ze wszystkich. I zaczęli przychodzić do mnie, żeby im pomagał zrozumieć niektóre rzeczy. I jak pytali się o te rzeczy, które były na egzaminach, na testach właściwie, to wszystko widziałem świetnie. Ale jak przychodzili później, pytali się o inne rzeczy, których nie miałem na egzaminach, to ja nadal tego nie rozumiałem. I jedyne, co mogłem powiedzieć, to nie rozumiem tego. I zaczęli mnie chyba podejrzewać, słuchajcie, że ja po prostu skrywam swoją wiedzę przed nimi, żeby się samemu wyforować do góry, a ich poniżyć. Ale ja naprawdę nie rozumiałem. Nadal mi szumiało w głowie. Słuchajcie, ja miałem taką taktykę. Na początku, jak zaczęło mi szumieć w głowie przy tej matematyce, a siedziałem z tyłu, to się przesiadłem na środek tych ławek. A później, ponieważ szumiało mi jeszcze mocniej, myślę sobie, trzeba wykorzystać możliwości, usiadłem na pierwszej ławce. I uszy jak radary, oczy jak latarnie. I wszystko nastawione na zrozumienie. I tylko poziom szumu się zwiększył. Ale oto, słuchajcie, nagle okazało się, że te wszystkie kolokwia, prace sprawdzające, błyskawicznie mijają i ja jestem w czołówce, więc dyrektor podszedł do mnie i powiedział:
panie Ryszardzie, widzi pan, idzie pan jak burza. A ja takim słabym głosem, no tak, panie dyrektorze, ale to tylko Bóg, to nie ja. No tak, Bóg, tak, rzeczywiście. Ale widzi pan, jakie wyniki pan ma. Ja panu proponowałem, że w ciągu 2 lat, ale myślę, że lepiej będzie mądrzej, jak dam panu dyplom razem ze wszystkimi studentami. We wrześniu zrobimy panu te 2 dodatkowe terminy, bo 2 egzaminy były do tyłu. Pan błyskawicznie nie zrobi, przecież pan tak dobrze odpowiada na to wszystkie. Co za problem w ogóle, prawda? Ja mówię, no tak, prawda. Myślę sobie, nie pojadę na wakacje, będę ufał Bogu, zbuduję wiarę i zrobimy to razem z Bogiem. No i słuchajcie, zgodziłem się, tak. Przyszedł czas, przychodzi czas egzaminów, a ja czuję, że ani wiary u mnie nie ma, ani wiedzy. Naprawdę, szukam wiary, a tu Bóg jakby się gdzieś schował. Myślę sobie, nie jest dobrze, może się uda przełożyć egzamin. Pojechałem, usiłuję negocjować, nie, co najwyżej 3 dni, a no nie da rady, musimy kończyć rok. No myślę sobie, no to już koniec chyba. A musicie wiedzieć, że wtedy śpiewałem w takim naszym chórku kościelnym, w zborze. Z tyłu, z przodu był lider uwielbienia, pastor już wtedy, bo kiedyś ja byłem. Jak się wycofałem z tej pozycji lidera uwielbienia, od razu zbór zaczął się rozwijać. Naprawdę. Śpiewałem i akurat była w środę, była próba chóra. W czwartek, dzień następny, jest egzamin. I ja pojechałem na tą próbę, mówię do pastora Piotrze. Jakbym nie wierzył, że jest Bóg i dopomaga człowiekowi, to nie miałbym po co jechać. Ale módlmy się. Proszę o modlitwę. No i oni mieli wiarę. Boże, ręce wzniesione. Ja taki, słuchajcie, stoję tam z tyłu jak ten chórzysta. I tak już głowa zwieszona, a oni, Boże, Ty na pewno dopomożesz Ryśkowi, Ty zawsze dopomagasz nam, halleluja. A ja wiem, Ty zawsze dopomagasz, Ty zawsze dopomagasz. Pamiętam moją wiarę, wcale nie była świeża. Ale przyjechałem do domu, słuchajcie, właśnie w takim stanie, po tej modlitwie, też się nic nie stało na samej modlitwie. I myślę sobie, no, znowu jest, Bóg się gdzieś schował, nie objawił. Co by tu zrobić? I ja wierzę, że w tym momencie, słuchajcie, Duch Święty mi przypomniał pewien fragment z Biblii. Nie był to grzmot, to było coś delikatnego, to był ten motylek mały. Ale ponieważ szukałem Boga jako jedynego ratunku, nie miałem innej możliwości, to zauważyłem to, wychwyciłem to i powiedziałem tak. I wierzę, że wtedy Duch Święty przypomniał mi historię Hiskiasza, jak naszedł go Sancheryb i wysłał Rabszakę z listem pełnym pogróżek i drwin. Pamiętacie tą sytuację? Tak. Hiskiasz wziął ten list od króla, od Rabszaka właściwie, poszedł do świątyni, rozwinął przed Bogiem i powiedział, Boże, czytaj, to nie do mnie, to do Ciebie. I myślę sobie, no, to jest ratunek. Przecież ja się tu nie prosiłem w ogóle. Ani do biznesu, ani na te studia. Myślę sobie, zrobię to samo, ale nie mam listu, co tu zrobić? I wzrok mój padł na książki i notatki, które były do tego egzamina. Cały taki stos na biurku stał. Myślę sobie, o! I wziąłem książkę, słuchajcie, do tego właśnie przedmiotu z matematyką, uklęknąłem pośrodku pokoju, otworzyłem jak Hiskiasz tą książkę i pokazuję Bogu. Boże, widzisz to? To nie ja, to Ty. Ja nie umiem, Ty mnie tu posłałeś. Ja nie chciałem. Ty jesteś jedyną moją mądrością. Jak Ty nie zrobisz, to ja nie zrobię. Widzisz to zadanie, że ja tego nie rozumiem? I pokazuję, odwróciłem następną stronę. Widzisz, Boże, i tego zadania też nie rozumiem. I jeszcze następną stronę, ale i tego też nie rozumiem. Słuchajcie, i chcę Bogu pokazać następną kartkę, ale nagle okazuje się, że moja ręka się nie rusza. Sparaliżowana. Zdziwiony w ogóle, że nie mogę podnieść ręki. Chcę, już trzymam na kartce i chcę, i siłę wkłada, nie da rady, nie idzie, a nie tylko nie. I patrzę, słuchajcie, i mój wzrok jest utkwiony w jednym miejscu, na tej stronie, która była otwarta, na jednym zadaniu. I wiem, nie słyszę żadnego głosu, ale wiem w środku, że to zadanie będę miał. A ja mówię, szczerze mówiąc, tak trochę z bojaźnią, z przerażeniem. Boże, czy Ty podpowiadasz studentom? Ale jakoś tak ciepło mi się zrobiło, łagą mi się zrobiło. Myślę sobie, dziękuję Ci, że podpowiada studentom. Słuchajcie, na pamięć się prawie nauczyłem. Wkułem to, słuchajcie, i jadę następnego dnia na ten egzamin.
I to były trzy właściwe egzaminy, prawda? Tam wśród nich jeden ten taki najbardziej kanalasty, oparty na matematyce. Więc ja od razu do tego kanalastego, drżącą ręką szukam tego arkusza egzaminacyjnego, patrzę, to właśnie zadanie. I mówię, halleluja, Boże, jakiś ty cudowny. Zrobiłem to szybko, no prawie na pamięć. No. Więc nie było problemu. Pozostałe pytania były łatwiejsze z tych dwóch pozostałych egzaminów. Też jako tako tam zrobiłem i śpiewająco halleluja powróciłem do domu. Ale przypomniałem sobie, do pierwszego egzaminu przygotowywałem się, nie wiem ile to było, z półtorej miesiąca i nie przygotowałem się. Do drugiego zostało mi tylko kilka dni, ale już się nie bałem, wiecie. Już zaskoczyłem, o co chodzi w moim życiu. Zrozumiałem, że to nie ja zdaję egzamin, ale Pan Jezus we mnie. I w tym czasie dzwoni do mnie brat z Hajnówki. Rysio, tak, Rysio. Też Rysio. Też Rysio, też porządny chłopak. Tak. I mówi, Rysiek, przyjeżdżam do ciebie, chcę zobaczyć Białą Podlaskę. Czy mi pokażesz? A ja chytrze pomyślałem. Pan Jezus mówi, że cokolwiek uczynicie najmniejszemu temu, który wierzy we mnie, to tak jakbyście mnie zrobili. I pomyślałem sobie tak, to przyjedzie Rysio, to jest chrześcijanin, to tak jak Pan Jezus, ja się z nim zaopiekuję, jak tylko najlepiej. A Pan Jezus w podziękowaniu zaopiekuje się moim egzaminem. Naprawdę tak myślałem. Ale pamiętacie, co mi przyrzekliście? Że śmiać się nie będziecie ze mną. I jak powiedziałem, tak zrobiłem. Obwoziłem go wszędzie, gościłem, słuchajcie. I żadnego stresu nie miałem, naprawdę. To było dziwne. A później, jak już sobie pojechał do domu, to przypomniała mi się rada misjonarza ze Sri Lanki, do którego dotarłem w pierwszym zmęczce, kiedy przegrywałem na każdym froncie. Bo szukałem wtedy porady, bo brata Ryszarda nie znałem jeszcze wtedy. I słuchajcie, dotarłem do misjonarza ze Sri Lanki, żeby się modlił o mnie. Tak, słuchajcie, i on udzielił mi bardzo mądrej rady. Mówi, słuchaj, ty nie musisz się wszystkiego uczyć. Bo ja mówiłem, że to takie ilości materiału, wiecie, i to ciężkie. On mówi, słuchaj, nie ucz się tego wszystkiego, nie przyda ci się w życiu na pewno. Ale zapytaj się Boga, czego masz się uczyć, co ci się przyda i tylko tego się ucz, niczego innego. Myślę sobie, przypomniało mi się ta rada i myślę sobie, o, to jest to na ten czas. Niewiele czasu nauczyć się tylko to, co Bóg mówi, że trzeba się nauczyć. Ale jak to zrobić? No więc wymyśliłem ten sposób. Uklęknąłem przed Bogiem, ręce do góry i powiedziałem, Boże, to ja czekam, że ty mi powiesz, co ja mam się nauczyć. Zamknąłem oczy, ręce do góry i wierzę Bogu, zaczynam wierzyć, że Bóg do mnie mówi. No ale oczy zamknięte, ciemno przed oczami, ciemno, widzę ciemność. I tak wiecie, upływa czas, ręce bolą. Kolana jeszcze nie, bo na miękkim czymś, ale ręce w górze. Myślę, Boże, ale ja ci wierzę. I wpatruję się, słuchajcie, w tą ciemność i wpatruję się. I wierzę Bogu. I nagle, słuchajcie, nagle patrzę na czarnym tle, czerwone litery, jak byk, po angielsku, bo studia po angielsku, tytuł Minority Interest, czyli udziały mniejszościowe. No myślę, Boże, jesteś wspaniały. Szybko do książki nauczyłem się tego i mówię, Boże, jeszcze mam czas, czego mam się nauczyć? I znowu zrobiłem tą modlitwę. Ciemność widzę. Widzę ciemność, ale Boże, ja Tobie wierzę, ale nie widzę niczego. Boże, ja Tobie wierzę. I nic na czerwono nie przychodzi. Na zielono też nie. I myślę sobie, no nie, nie podaruję Bogu. I wziąłem książkę, która tam była podstawowa, rozłożyłem spis treści i powiedziałem, Boże, ja Ci nie przepuszczę. Ty wiesz, że bez Ciebie to jestem nic. Musi mi pokazać. Ja Ci wierzę, że Ty mi pokażesz na tych rozdziałach, czego mam się nauczyć. I wpatruję się w te rozdziały, słuchajcie, i patrzę, jak co się mówi, jak ciele, sroka w kość. Jak sroka w kość, jak ciele wymalowane w rota, tak? Tak? Gapię się i wierzę, że w końcu się wygapię. I jak tak się wygapiałem, słuchajcie, nagle jeden z rozdziałów wyskoczył i prosto mi w oczy uderzył. Ja myślę sobie, to musi być znak. I tego się nauczyłem, słuchajcie. I później znowu, jeszcze drugi wyskoczył. I z taką wiedzą pojechałem na egzamin. I teraz jest ten fragment, o którym, Rysiu, mówiłeś. Zajechałem na egzamin, ostatni egzamin, ale musisz wszystko zrobić. Więc trudny egzamin, ta matematyka. Trzy części egzaminu, takie trzy podegzaminy. Wziąłem pierwszą część, patrzę, rozwiązuję. Słuchajcie, to jest to wszystko, czego się uczyłem, to, co mi Bóg podpowiadał.
jest kwestia szybkości pisania ręki. Każde pytanie, tam było dużo, na jednej stronie kilkanaście jakichś takich małych problemików czy rozwiązania, czy pytań, ale jest kwestia szybkości pisania ręki. Piszę, piszę, błyskawicznie to idzie, zrobiłem wszystko błyskawicznie i śpiewam pod nosem, podśpiewuję, halleluja, Boże, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, naprawdę jestem zbudowany. Następny egzamin, drugi z trzech. To samo, słuchajcie, sprawa szybkości pisania ręki, wszystko znam, mój Bóg mnie przygotował. Mój Bóg jest wierny. Mój Bóg mi dał mądrość, przygotował. Odwracam i cały czas podśpiewuję sobie i halleluja. I już widzę siebie jako zwycięzcę. I odwracam na trzeci i normalnie myślałem, że umrę. Słuchajcie, jest jedno duże zdanie. Czytam i nie wierzę własnym oczom. Nie znam terminologii, nie znam wyrazów, nie znam problemu, nie mówiąc o rozwiązaniu. Naprawdę. Zachowałem sobie, mam u siebie w domu ten arkusz egzaminacyjny. Po prostu absolutna porażka. I Bóg, który mnie prowadził do tego momentu, zawiódł mnie w tym momencie. I ja wiem, że Bóg nie zawodzi, ale jak pogodzić we własnym umyśle tą sytuację z obrazem Boga, który jest wierny? I słuchajcie, ja jestem przekonany, bez Bożego działania bym poległ w tym miejscu. Poległbym wcześniej. Ale w tym miejscu wychodzi na jaw wspaniałość Boga. Bo jak siedziałem i straciłem dużo czasu, to tak jakby ktoś mnie uderzył potężnym młotem w głowę. Naprawdę. Człowiek jest zaszokowany. Jest wstrząśnięty tym, że się tak rozczarował na Bogu. Nie wyrażam tego słowami, ale prowadził nagle w miejscu decydującym. Zawiódł mnie. Tak myśli umysł człowieka. I jak tak siedziałem, odrzucając myśli oskarżające Boga, bo wiem, że Boga nie ma co oskarżać. Duch Święty przypomniał mi fragment, maleńki fragment kazania naszego pastora. To było coś niesamowitego. Jedno z kazań, normalne kazania, jakieś środowe, czy już niedzielne, nie pamiętam. Maleńki fragmencik. Jakbym słyszał w swoim wnętrzu jego kazanie, jego głos mówiący o tym, że nasz Pan jest dobrym Panem. A my mamy wszystko w Nim. To znaczy, że my sami nie mamy z siebie nic. Wszystko, co mamy, to jest schowane w Panu. Jak jest potrzeba, jak nas Bóg do czegoś przeznacza, jak nas chce do czegoś użyć, to On daje ze swojego. I pomyślałem sobie, Boże, to jest prawda. I nie zmieniła się sytuacja. Ty nadal jesteś moim Panem. W Tobie, Panie Jezu, mam każdą mądrość, bo Biblia jest prawdą. I mam również mądrość, która jest tutaj potrzebna. I wierzę, że Ty mnie tutaj pokazałeś, że to Ty mnie prowadzisz tutaj. I będę Ci wierzył na bij zabij, do końca swojego rozumu, że dasz mi zrobić to zadanie. Proszę, zrób to zadanie na swoją chwałę. I wziąłem długopis i tym razem nie powiedziałem, Boże, tu jest długopis. A tu jest Rysiek Juchnik, tu jest jego ręka. Powiedziałem, Boże, zrób to zadanie. Ja nastawiam się na słuchanie Ciebie. I będę Ci wierzył, że mówisz do mnie. I słuchajcie, i wyciszyłem się. Powiedziałem, no jedno czy dwa zdanie modlitwy, wyciszyłem się. I zacząłem wierzyć Bogu, że Bóg do mnie mówi. I przyszło do mnie, bo tak to miałem pustkę kompletną w głowie. Przyszło jedno bardzo proste zdanie. Nie niosące żadnej mądrości, żadnej odpowiedzi właściwie. Ale coś w rodzaju wstępu. Na przykład, przystępując do rozwiązania tego zadania, chciałbym zaznaczyć, że... Jestem chrześcijanin. Tak odważnej wiary nie miałem. Napisałem coś bardziej świeckiego, typu, że przystępując do rozwiązywania zadania, chciałbym zaznaczyć, że założenia są złożone. Coś takiego, ale ja wtedy już wierzyłem, że to powiedział Bóg do mnie. Postawiłem kropkę i powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że dałeś mi to zdanie. Proszę o następne. I w swoim wnętrzu usłyszałem następne, równie proste zdanie. I zapisałem. I znowu następne. I zapisałem. I za każdym razem dziękowałem Bogu. I czekałem następne. I znowu, i nagle okazało się, słuchajcie, że zaczynam rozumieć, znać każde słowo. Zaczynam rozwiązywać te zadanie. Zaczynam znać każde słowo, cały problem. I znam rozwiązanie. Jest to we mnie. To nie długopis, to nie ręka. Tylko wiedza i mądrość, która we mnie działa. We mnie i przechodzi
I jest, doszedłem do miejsca, gdzie była tylko szybkość pisania ręki ograniczeniem. I wiedziałem, że Bóg zrobił coś niesamowitego, coś, czego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Gdzie zetknąłem się z zupełnie nieznanym problemem i Bóg zrobił od tak sobie, dał swoją mądrość, która jest w Jezusie Chrystusie, dla człowieka, który jest po prostu zwykłym chrześcijaninem. I wyszedłem z tego miejsca wstrząśnięty, że Bóg i takie rzeczy robi. Ale mniej więcej po 2 tygodniach zadzwonił do mnie telefon, bo byłem w domu rodzinnym. Zadzwoniła sekretarka tego uniwersytetu, tej szkoły i powiedziała: Pani Juchnik, czy już Pan wie? Ja powiedziałem: no nie wiem. To niech Pan czeka przy telefonie. Nie było komórek jeszcze. Zadzwonił dyrektor tej szkoły. I zadzwonił. Też zapytał: Pani Juchnik, czy już Pan wie? Ja mu powiedziałem, że nie wiem, ale myślałem sobie, pewnie chce mi zakomunikować, że zaliczyłem studia. A on powiedział: firma amerykańska fundowała najlepsze stypendium i dla najlepszego studenta bloku marketingu okazało się, że po podsumowaniu wszystkich ocen, że Pan jest tym studentem. Jest to bardzo prestiżowa nagroda. Zapraszają Pana do siebie, do firmy, do Stanów na własny koszt. Będzie Pan pracował dla nich, będzie Pan analizował ich działalność. Będzie Pan dochodził do takich wniosków i później opublikujemy dla szkół biznesu te wnioski. Oprócz tego zwracają Panu całe koszta studiów. To były $1000, to no, duże pieniądze. Ja się zadłużyłem u teścia wtedy, żeby móc studiować. I słuchajcie, i prawie chciałem wyskoczyć do góry. W tym momencie, jak to usłyszałem, bo byłem w długach, byłem zapożyczony. I w jednym momencie z tej chwilowej euforii przeszedłem w stan prawie śmierci klinicznej. Pamiętajcie, że śmiać się z nami nie możecie. W sytuacji tylko. Tylko w sytuacji. Słuchajcie, przypomniało mi się, że na pierwszym semestrze, jak ja przegrywałem, były targi pracy i przyjechały firmy zachodnie, żeby przyciągać co najlepszych studentów do siebie. Ja tam nie poszedłem, bo kto by najgorszemu studentowi proponował jakąś dobrą pracę, prawda? Ale opowiadali mi koledzy, że właśnie najlepsze stypendium to firma amerykańska i rzeczywiście świetne i prestiż. Jak masz taką nagrodę, to każda firma, każda korporacja chce cię mieć, bo to jest dowód na to, że masz umysł taki, wiecie, nie od parady. Tak, ale ja, jak mi powiedzieli, to ja powiedziałem, to ja i tak bym nie chciał takiej nagrody, nie wziąłbym. Dlaczego? Bo oni zarobili pieniądze na polskim alkoholu. W Stanach Zjednoczonych pieniądze, ale na polski alkohol. Wtedy, jak mi nikt nie proponował tej nagrody, to ja sobie tak pomyślałem. Ale tu miałem konkret, słuchajcie. Ja jestem w długach, moja rodzina już wie, jakąś radosną wieść otrzymałem, a ja muszę zadecydować, czy będę we własnych oczach obłudnikiem i wezmę tą nagrodę, załatwię sprawę długów i wezmę prestiż, i wezmę pracę dla korporacji jakiejś amerykańskiej, albo wezmę ten dyplom i pójdę do jakiejkolwiek innej i mnie też wezmą, ale zaprę się Boga. Tak w moich oczach to wyglądało wcześniej. Dlaczego by miało się zmienić w tej chwili? Wtedy, kiedy już mi zaproponowali. Co byście zrobili, słuchajcie, w takiej sytuacji? Ja nie miałem rozwiązań. Dla mnie jedynym rozwiązaniem było to, że wyszedłem na zewnątrz poza dom i postanowiłem modlić się do upadłego, żeby odebrać coś od Boga. I miałem jedną modlitwę, jedną prostą modlitwę. To był czas, kiedy jeszcze Bóg nie przemawiał do mnie za pomocą obrazów, przed tym faktem. Ale i tak wierzyłem Bogu, że w jakiś sposób mi zakomunikuje, czy to jest od Niego, czy to jest od diabła. Bo naprawdę nie wiedziałem. W dodatku Biblia mi się otworzyła, jak ta nagroda przyszła na ostatnim rozdziale Księgi Hioba, gdzie Bóg odmienił życie Hioba. Pamiętacie? I to jakby sugerowało, że to jest od Boga. Ale zderzenie mojej pierwszej decyzji, mojej pierwszej postawy z obecną sytuacją było tak wstrząsające, że powiedziałem sobie: ja mogę być obłudnikiem, jeśli to wezmę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. I chodziłem po wrzesławiskach, Mateusz wie gdzie, w stronę oczyszczalni ścieków, kilka godzin. Chodziłem, miałem tylko jedną modlitwę. Boże, ja Ci wierzę, Ty mi jakoś powiesz. Na Ciebie się otwieram. Czy to jest od Ciebie, czy to jest od diabła? Jeśli od Ciebie, to biorę i dziękuję. Jeśli od diabła, to choćby mnie zabili, nie biorę. Głosu nie słyszałem, wizji nie miałem. Ale im dłużej się modliłem, tym serce bardziej było pełne informacji, że żebym zrezygnował, bo Bóg jest w stanie mnie utrzymać za inne pieniądze. I nie miałem problemu, że zostaną długi, że rodzina będzie rozczarowana. Nie miałem problemu. Razem z tą informacją przyszła odwaga, słuchajcie.
Ja mocno wierzę, że Bóg, jeśli On wypowiada jakieś słowo, to daje jakiś taki komplet towarzyszący, żeby to można było wypełnić. I wziąłem Gedeonitkę, pojechałem do Warszawy, bo akurat przyleciał ze Stanów dyrektor tej firmy, tej korporacji amerykańskiej. Wręczyłem mu Gedeonitkę, zacząłem mu świadczyć o Panu Jezusie i zrezygnowałem. Powiedziałem, że no oczywiście miał swoje argumenty. Ja powiedziałem, ja nie dyskutuję, wie Pan, ja jestem chrześcijaninem. I pojechałem, słuchajcie. W międzyczasie przyszły, rok szkolny się zakończył, okazało się, że z 35 pozycji wylądowałem na trzeciej pozycji, dlatego że w pierwszym semestrze na kilka kolokwiów miałem wezerowanych, w ogóle wiecie, jak to tam było na początku. Ale Bóg mnie umieścił w samej czołówce, ale powiem, żeby już zakończyć, bo już wiem, że pewnie przekroczyłem. Powiem... 16 minut. 16, no to nie jest tak źle, ale powiem wam, słuchajcie... Słuchajcie, bo jest coś, co mnie bardzo buduje, bardziej niż te wysokie miejsce, że Bóg mnie z samego dołu przemieścił na samą górę, bardziej buduje mnie jeszcze jedna rzecz. Kiedyś, po pewien czas, bo Bóg dał mi rzeczywiście w sposób ponaturalny pracę, przemówił już do mnie, już to były obrazy, przemówił, że daj mi pracę, opowiadałem wam i rzeczywiście wprowadził w niesamowitym stylu mnie na to miejsce w międzynarodowej korporacji i byłem mu bardzo wdzięczny. Naprawdę dał miejsce, Mateusz jest świadkiem. To było coś, co wstrząsnęło nami. Prawda, Mateusz? To było coś, co sam nigdy bym tego nie miał. To zrobił Bóg i pokazał siebie. Ale po pewnym czasie już pracy w tej korporacji postanowiłem odwiedzić tego dyrektora tej szkoły, gdzie studiowałem biznes. I jak wszedłem do jego gabinetu, zacząłem mu świadczyć o Panu Jezusie, bo wiecie, ja jestem chrześcijaninem i trzeba świadczyć, prawda? Jeśli Bóg stwarza taką możliwość. I wierzyłem, że to jest taki moment. Ale on mówi, wie Pan co, Panie Ryszardzie, to faktycznie są niesamowite rzeczy, ale niech Pan dobrze usiądzie, bo jak ja Panu powiem... Tego nie powiedział, ale jak ja Panu powiem, to Pan spadnie z krzesła. I mówi tak. Pojechałem na konferencję, Światową Konferencję Międzynarodowego Biznesu. Szefowie największych korporacji światowych, wielkich szkół biznesu z całego świata, chyba w Delhi, ja zapamiętałem w Delhi, w Indiach gdzieś tam. I ja też tam byłem jako dyrektor tego uniwersytetu. I były poruszane różne tematy, ale wśród tych tematów był również temat etyki w biznesie. I wypowiadali się ci wielcy szefowie, których ja niektórych znałem i wiedziałem, że kłamią, są obłudnikami. Mówią jedno, a robią co innego. I jak była możliwość, poprosiłem o głos, wyszedłem za mównicę i opowiedziałem Pana historię. Opowiedziałem Pana historię, powiedziałem, jak Pan ze względu na swoją wiarę w Boga, w Pana Jezusa, będąc w długach, w trudnej sytuacji, wtedy, kiedy przyznana była nagroda, prestiżowa nagroda i problemy finansowe były rozwiązywane przez tą nagrodę, Pan ze względu na swoją wiarę zrezygnował z tej nagrody. Zdecydował się zostać raczej z problemami, ale wierny Bogu. I usiadłem. A jak usiadłem, to podszedł do mnie człowiek i przedstawił się, że jest właścicielem tej wielkiej korporacji, która ufundowała tą nagrodę. I powiedział mi, że on osobiście chciał podziękować mi, bo historia tego studenta opowiedziana dotknęła jego serca. Pomogła mu zrozumieć pewne rzeczy. I wierzę, że to było większe zwycięstwo, słuchajcie, większe użycie Boga w tej sytuacji, niż wszelkie inne rzeczy, które mnie spotkały. I ta wspaniała praca. Ponieważ przez jedną decyzję, jedną rezygnację ze swoich rzeczy ludzie mieli szansę usłyszeć o Panu Jezusie, o tym, że warto wierzyć w Niego i że są takie momenty, gdzie nie pieniądze, nie zaszczyty tego świata, ale wiara w Boga jest najważniejsza. Do tej pory wspominam tą sytuację jako najbardziej właśnie bliską mi sercu. I wierzę dlatego, że czasami naprawdę warto zrezygnować ze swojego. Tak jak mówię, jak się wycofałem z prowadzenia uwielbiania, zbór zaczął się rozwijać. Nie będziecie się śmiali? Nie. To dziękuję. Nie będziemy sobie.